To już kolejna edycja regionalnego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego. Wystartowało w niej 9 drużyn, m.in. z Sieradza, Wielunia, Działoszyna i Złoczewa. Dlaczego się zgłosiłeś? Lubię jeździć samochodem i skuterem. Dlaczego w ogóle zgłosiliście się do tego? W sumie to było takie spontaniczne. Po prostu pan zapytał, czy chcielibyśmy wziąć udział w takim konkursie i wyraziliśmy zgodę. I to było interesujące, takie przeżycie. No bo tu jednak spotykamy się nie tylko z właśnie teorią, ale z takim jazdą, jak widać, i z pierwszą pomocą. Pierwszą konkurencją był test. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania związane z przepisami ruchu drogowego. Mieli na to pół godziny. Okazało się, że wcale niełatwo odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie. Tak, sprawdziliśmy testy. 25 pytań było w testach. Najlepszy zawodnik miał 21, najsłabszy 13, czyli to wskazuje, że testy, które były ułożone, były na wysokim poziomie, a dlatego takie testy układamy, żeby po prostu sprawdzić wiedzę dzieci i żeby one same wiedziały, nad czym jeszcze muszą popracować, tak żeby być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Zawodnicy różnie oceniali trudność poszczególnych konkurencji. Każdy miał swoją ulubioną i tę, której trochę się obawiał. Macie za sobą dwie konkurencje, czyli teorię i pierwszą pomoc. Która była trudniejsza? Zdecydowanie pierwsza pomoc. Dlaczego? No bo musimy pokazać swoje umiejętności dotyczące właśnie pierwszej pomocy. No i w zależności, jaki wybraliśmy temat, jakie zadania. Drużyna reprezentująca zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu wylosowała uraz głowy. Tak w skrócie określana jest sytuacja, w której potrącona rowerzystka uderza głową w jezdnię. Ratownicy muszą sprawdzić, czy jest przytomna, jakie odniosła obrażenia i podjąć akcję ratunkową. W tak stresującej sytuacji nie da się uniknąć błędów. Tak, kolega przy pierwszej pomocy zasłonił bandażem usta i pani stwierdziła, że utrudnił. Podkreślam, całkiem przypadkiem. I to nie trwało długo, tylko sekundę. Tak, ale tak pani zauważyła. Jest bardzo rygorystyczna w ocenianiu. Tak, i zauważyła, że utrudnia oddychanie poszkodowanemu. Utrudniało ci go. To już jest inna sprawa. Turniej składał się z 4 etapów. Trzeci to jazda skuterem. Zawodnicy musieli jeździć slalomem i robić pętle, omijając pachołki. Oceniasz swój przejazd? Wydaje mi się, że dobrze. Zaliczyłem tylko jedną podpórkę, więc jestem zadowolony. To jest w ogóle trudny konkurs? No, wydaje mi się, że nie. No, jeżeli ktoś ma prawo jazdy, powinien bezproblemowo wszystko zaliczyć. A tak samo, jeżeli ktoś jeździ skuterem, to nie jest wielka trudność. Najmniej uczestnicy obawiali się jazdy samochodem. W zależności, jakim samochodem będziemy jeździli, no bo wiadomo, jak ktoś ma swój samochód, to potrafi i zna go na pamięć, co jest tak, jak ruszyć, wszystko, a tutaj nie wiadomo, czy będziemy jeździli policyjnym radiowozem, czy... No nie potrafię określić, chyba jak ktoś potrafi jeździć dobrze, no to się nie boi niczego. Oczywiście nie jeździli radiowozem, siadali za kierownicą samochodu egzaminacyjnego. Na masce, na wklęsłej tarczy umieszczona była piłka tenisowa. Poszło mi bardzo dobrze, bo nie popełniłem żadnego błędu, była to konkurencja, która sprawdza umiejętności jazdy autem, był to slalom, między pachołkami, z umieszczoną tarczą, z piłeczką. No i ani nie można było zrzucić piłeczki z tarczy, ani zahaczyć o żaden pachołek. Z tymi pachołkami nie każdemu się powiodło. Niektórzy je lekko potrącali, a inni ciągnęli podwoziem. To oczywiście strata cennych punktów dla drużyny. Każda przyjechała po zwycięstwo, choć nie tylko to się liczyło. Przygotowując się tutaj do występu, uczymy się wszystko, powtarzamy pierwszą pomoc, przepisy, jazdę. Więc na pewno nauczy nas to zachowania na drodze, jak postąpić w danym przypadku. No i myślę, że ma to jakiś fajny cel. Z doświadczenia takiego codziennego wiecie, jak bardzo czasem brak wiedzy odbija się na tym, co się dzieje na drogach. Oczywiście, tak czasami obserwujemy takie sytuacje, że
kierujący nie znają podstawowych znaków drogowych, czy to poziomych, czy pionowych, i to powoduje, że dochodzi do dużej ilości zdarzeń, a to wiadomo, że kończy się czasami śmiercią, a czasami poważnymi obrażeniami ciała. Także czym więcej wiedzy, czym więcej naszych spotkań, czym więcej takiej prewencji, to myślimy, że to pozwoli, aby coraz bezpieczniej było na naszych drogach. Nie wszystkim udało się wygrać, a jednak każdy zdobył cenną wiedzę o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Na finał wojewódzki do Skierniewic pojadą drużyny z miejsc od 1 do 6, czyli z technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie, z 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Duńskiej Woli.